Mecz ŁKS-u z Olimpią Poznań zakończył się niespodziewanie wysokim wynikiem. Oto 15 minuta spotkania, strzał Kaziuwa, prowadzi Olimpia. 24 minuta spotkania, Baran wyrównuje na 1-1. W 2 minuty później niefrasobliwość obrońców pozwala strzelić Więzikowi, ŁKS prowadzi 2-1. I jeszcze jedna akcja ŁKS-u, 44 minuta spotkania. Nieudolne zagranie obrońców, Robakiewicz podwyższa na 3-1. W drugiej części meczu, w 61 minucie strzał Różyckiego, obrońcy ŁKS-u, dobitka Więzika i 4-1 dla Łodzian. 75 minuta, strzał Chojnackiego, Łodzianie prowadzą 5-1. I wreszcie w ostatniej minucie spotkania Marek Czakon ustala wynik na 5-2 dla ŁKS-u.